A SMD jest dosyć niefortunnym skrótem pochodzącym od angielskiego sformułowania acid sphingomyelinase deficiency. Jest to deficyt aktywności enzymu, który się nazywa sphingomyelinaza. Jest to choroba, która należy do lizosomalnych chorób spichrzeniowych, które należą do wrodzonych chorób metabolicznych. Jako wrodzone choroby metaboliczne jest to choroba rzadka, wręcz byśmy powiedzieli, że jest to choroba ultrarzadka. Jest to choroba, która polega na braku aktywności enzymu, który przekształca sfingomielinę, będącą składnikiem błon komórkowych i osłonki mielinowej, i w wyniku braku aktywności tego enzymu dochodzi do nagromadzenia owej sfingomieliny. Mamy możliwość leczenia przyczynowego tych pacjentów, ponieważ w ubiegłym roku została zarejestrowana enzymatyczna terapia zastępcza. Jest to olipudaza alfa, czyli rekombinowana ludzka kwaśna sfingomielinaza. Jest to metoda leczenia, która jest powszechna w lizosomalnych chorobach spichrzeniowych, czyli polega na substytucji enzymu, którego brakuje w organizmie. Wyniki badań klinicznych są bardzo obiecujące, ponieważ jeżeli dostarczymy organizmowi brakujący enzym, to tym samym wypłukujemy owe makrofagi z nagromadzonej sfingomieliny i obserwujemy normalizację objętości wątroby, śledziony, normalizację liczby płytek we krwi, normalizację profilu lipidowego, a także normalizację obrazu płucnego tej choroby. Jest to leczenie, które jest niezwykle skuteczne, ponieważ zwłaszcza w postaci choroby przewlekłej trzewnej, czyli tej zwanej typem B, jest to typ, który ma zróżnicowane objawy i wiek zachorowania, zarówno od niemowlęctwa, jak i do dorosłości. W związku z czym to leczenie będzie w sposób bardzo obiecujący, jak mówią badania kliniczne, poprawiało komfort życia i normalizowało i niwelowało obserwowane dolegliwości i objawy u pacjentów.